Jaworzyński Ambent zaprosił na zaduszki jazzowe. Od dobrych kilku lat to niepisana tradycja orkiestry. Nie zliczyłby wszystkich znamienitych artystów, którzy przy tej okazji z Ambentem koncertowali. W tym roku zaproszono na 2 listopada. Na scenie wraz z orkiestrą Camille Franczak w repertuarze Michaela Bublé. Koncert rozpoczął kwartet złożony z 4 muzyków Ambentu, którzy zaprezentowali utwory Jarosława Betula. Przeciętny śmiertelnik utożsamia muzyczne zaduszki z atmosferą melancholii, bezgranicznego smutku i innych równie przygnębiających emocji, ale też ów przeciętny śmiertelnik nie utożsamia z nimi utworów Michaela Bublé. Skąd więc tak zaskakujący dobór repertuaru, pytamy wokalistę. Może smutnawe zaduszkowe muzykowanie poszło w odstawkę? Pomysł wyszedł oczywiście ze strony Ambentu, żeby właśnie taki koncert przygotować. My też czasami sięgamy po te aranże Michaela Bublé, który spopularyzował właściwie większość takich ważnych standardów jazzowych, spopularyzował, wprowadził je do mainstreamu, więc też dlatego chcieliśmy je dzisiaj tutaj zagrać, ale słusznie można rzeczywiście stwierdzić, że my czasami za bardzo kojarzymy zaduszki z czymś smutnym i nostalgicznym, a fajnie by było to odwrócić gdzieś tam w naszym społecznym umyśle, żebyśmy wszyscy o tym trochę myśleli, wspominając ciepło naszych zmarłych, naszych ludzi, którzy byli nam bliscy, a już są po drugiej stronie tęczy. Tak więc myślę, że to jest droga ku temu, żebyśmy się wszyscy troszeczkę lepiej nastroili na smutny być może jesienny listopad. Może jednak się nieco mylimy w ocenie twórczości szanownego Bublé. Może coś nad wyraz smutnowego się w jego repertuarze doszuka. Może nieco zaduszkowej zadumy nad ludzkim żywotem. Nie ma takiego. Nie ma dzisiaj takiego najsmutniejszego utworu. Nie ma. Wszystkie są gdzieś tam, nawet jeżeli poruszają jakieś rozterki sercowe, to są mimo wszystko spuentowane delikatnie z uśmiechem. Tak z uśmiechem przez życie. Nie mogliśmy też przy okazji tego bardzo udanego, jak się okazało, muzykowania, zapytać pana Kamila, czy wielkiej scenicznej odwagi wymagało zmierzenie się z utworami takiego fenomenalnego artysty jak Bublé? Ciężko mi się odnieść do tego w ten sposób, czy to odwaga. Może z mojej perspektywy to bardziej ciekawość i zainteresowania, jeżeli chodzi o różne inne gatunki muzyczne niż te, które uprawiam na co dzień, co Ambent mi ułatwia i bardzo często proponuje. Ja bardzo chętnie z tego korzystam, bo to też nie tylko jest po prostu koncert, tylko też dla mnie możliwość poszerzania własnych horyzontów. Tak więc być może to jest odwaga, dla mnie zwykła pasja. Dodać należy, że bilety wyprzedano co do jednego. Może rzeczywiście to lepiej, że artyści zanadto na owych zaduszkach nie smucili, co potencjalnym melancholikom na widowni nastrój wyraźnie poprawiło. Bardzo to więc był udany koncert zaduszkowy. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of a breeze as they blow. And I'm trying to please to the calling of your heart spring that plays soft and loud. And all the night's magic seems to whisper